wołaj z rosą kropi łzą. Dotknij niego, co spada wytrwale, na głębi niej obłoka rudą. I odpłynę w tanecznych podskokach, tam gdzie na żywo, zatań ze mną jeszcze raz, zatań ze mną rybą rybą fali, raz w żywie wnosiłam ci gra. Ty co teraz widzisz tu nosiali, ty któremu śpiewam polską mowa. Dzień dobry, Grzegorz Mazur z tej strony. Ponownie zostałem zaproszony do Ciciobora Dużego. Jest mi niezmiernie miło i dziękuję za zaproszenie. Panie Grzeszku, został pan zaproszony. Jak pan myśli, z racji czego? Z racji tego, że chyba jestem mile widziany w tych stronach. Dziękuję bardzo. No tak, ale jest pan podróżnikiem. Bywa, tak. Myślę, że każdy z nas jest podróżnikiem. Podróże małe i duże. Osobiście miałem taką okazję, że udało mi się spełnić marzenie życia, o którym wcześniej opowiadałem w Ciciborze Dużym, czyli podróż na wschód, nad jezioro Bajkał. A tym razem udało mi się być w Gruzji oraz na Islandii. Wspaniałe, ciekawe miejsca, takie surowe, turystyczne dla prawdziwych turystów, ale chciałbym dzisiaj przekonać wszystkich ludzi, wszystkich turystów, zachęcić do podróży i na Islandię, i do Gruzji. No właśnie o to chciałem zapytać. Podróże kosztują, od tego zacznę. Niekoniecznie. Mogą kosztować, jeśli wybierzemy biuro podróży, opiekę i tak dalej, przewodników, hotele. To wszystko jest dzisiaj bardzo drogie. Ale jeśli mamy odwagę i pojedziemy na własną rękę, odłożymy parę złotych, to wcale to nie musi być droga podróż. Jak to jest u pana? Co pana ciągnie w te podróże? Zew natury, ciekawość. Niejednokrotnie bywałem na prelekcjach innych podróżników. Czytałem książki podróżnicze, one zachęcają, one przekonują. Jakie zdjęcie będzie pan dzisiaj prezentował i o czym będzie pan opowiadał? Dzisiaj opowiem o turystyce. Z przyjacielem wyruszyliśmy do Gruzji na tydzień czasu, bez żadnego planu. I o takiej turystyce lekkiej, bezproblemowej, bardzo ciekawej, ale przeżyliśmy ogrom tego, czego może marzyć sobie prawdziwy turysta. O tym opowiemy. Oraz o Islandii, ale nie tej, którą znamy, tylko o malutkiej wysepce Vestmannaeyjar, która się mieści na południu Islandii. Trzeba płynąć 3 godziny promem po oceanie. Ta wyspa jest tak urokliwa, piękne widoki dookoła, wulkany, a jeszcze całkiem niedawno wulkany były czynne. Tu jest ciekawość. Surowy klimat, ostry, ale jakie piękne pejzaże. Lubią pana w tym, Ciciborze, ale czy pan lubi takie spotkania z ludźmi? Tak, przywykłem. Ja polubiłem chodzić, tak jak wcześniej wspomniałem, na prelekcje. Ludzie polubili mnie, proszą, żeby opowiadać. W Ciciborze jestem drugi raz, co wcześniej wspomniałem. No i tak się składa, że w pewnym sensie wywodzę się z Ciciubora, ponieważ mój ojciec, mój tato tutaj się urodził i tutaj mieszkał, żył. Stąd ludzie mnie znają, serdecznie zapraszają. Przyjechałam tu z moim przyjacielem i z moją taką podopieczną. To jest Amelka. Cześć, Amelka. Tak. I o czym chce pani dzisiaj się powiedzieć? Dzisiaj o czym chcę się wypowiedzieć? Czy mogę mówić o Ciciborze? Może też. O. Będziemy pisać wiersze na ten temat. Naprawdę dzisiaj będą takie wiersze na żywo? No może nie zrobimy takiego performensu, czy jak to się nazywa, może nie, ale coś na opolskim rynku, może coś będzie. Na opolskim rynku w Ciciborze Dużym wszyscy się kochają, bo... Bo hodują róże. Nie, bo jajek nie mają. A dobra, okej, jajek, to się rymuje, tak. Tak. Coś trzymam w ręku. Coś trzymam w ręku. To jest moja książka, wydany tomik poezji, ale to jest książka, która była wydana w 2014 roku. O, mam nawet wizytówkę. Jeszcze rachunek za to wydanie. Nie, to okay. Nie jest rachunek za wydanie. Tutaj jest troszeczkę o mnie, o czym piszę i... No to może od tego chwilę o tym porozmawiajmy. Od kiedy pani pisze i o czym pisze? Ojej, od kiedy ja piszę? Od takiego małego babyka, tak? Jak to zwykle poeci. Oni nie są normalni, więc ja też nie jestem normalna. Bardzo uśmiechnięta. Jestem tak, pokręcona bardzo, zakręcona poetycko. O czym ja piszę?
Ja piszę dla dorosłych, chociaż zdarzyło mi się napisać dla dzieci wierszyki, ale to były jakby to almanachy, antologie charytatywne dla dzieci. Ja też się jakby to pracuję w fundacji, zajmuję się osobami z niepełnosprawnościami, więc to gdzieś jest też blisko mnie, tak? Ale ten tomik akurat, on jest tomikiem dla dorosłych. I w ramionach niedoskonałości. Tak, i to wybitnie dla dorosłych, bo są tam też sceny męsko-damsko-dorosłe. W pachnącym cieniu oleandrów. W pachnącym cieniu oleandrów z przeszłością przyszłość spory toczy. Na przekór wszystkim wśród meandrów próbuję czytać twoje oczy. Za rzęsy niczym iskra złota słoneczny promień igra z cieniem. Wszyscy mi mówią, to głupota, a ja im na to przeznaczenie. Ziarna nadzieją wszechświat krzyczy, karmicznym pyłem karmiąc zmysły. Słodkim posmakiem wśród goryczy próbuję zmyślić nasz czas przyszły. Zegarów serce świt zatrzyma, wyrzucę stare kalendarze. Zwykle po lecie wraca zima. A co po zimie? Czas pokaże. Nie no, pięknie. Za rzęsy niczym iskra złota, słoneczny promień igra z cieniem. Wszyscy mi mówią, to głupota, a ja im na to przeznaczenie. Podaj skrzydło na połtycy ptaki. Zatęcz ze mną, wszak na morze gra. Z rozsypanym iskiem na słonecznym szlaku. Fala morska na wysokie dna. Zapędź ze mną, wypy piasku złoty. Niech my stopy ucałuje świt. Jak na życie oglądamy w łzy. Przecież tajemnicy z wiatrem.